Cześć. Często dostaję od Was pytania o podręczniki. Czy trzeba kupować wszystkie podręczniki, jakie są w wykazie? I nie, nie trzeba. Wystarczy wybrać sobie często jeden, czasem dwa podręczniki, z których będziemy korzystać. I o tym zwykle prowadzący mówią, który podręcznik będzie nam potrzebny. A reszta to jest literatura też uzupełniająca, zwykle tylko dla chętnych. Chociaż zdarzają się przedmioty takie jak fizjologia, gdzie trzeba mieć wszystkie wymagane podręczniki. Jest ich sporo, nie są one tanie. No i to jest pewien problem, jakby nie patrzeć. Bo nie jesteśmy w stanie wykorzystać tych podręczników w całości, ale też nie możemy ich nie mieć, bo będzie nam brakowało pewnych informacji, bo w każdym podręczniku jest wytłumaczone coś inaczej, albo w ogóle w jednym coś jest, w drugim tego nie ma. Także w tym przypadku trzeba się po prostu słuchać prowadzących, albo można popytać poprzednich roczników, bo naprawdę są przedmioty, do których potrzebujemy jeden podręcznik, są takie, do których w ogóle podręcznika nie potrzebujemy, mimo że w wykazie jest. Także wtedy szkoda wydawać na to jak najbardziej pieniądze. Czasem zdarza się tak, że z całego podręcznika skorzystamy tylko z jednego tematu. Wtedy można sobie jak najbardziej taki podręcznik albo wypożyczyć z biblioteki, albo, no wiem, że nie powinno się do takich rzeczy zachęcać publicznie, ale jeżeli jest nam potrzebny tylko jeden rozdział, tam powiedzmy 15 stron, to nie ma sensu kupować podręcznika, który ma 400, tylko po prostu warto iść te 10-15 stron skserować. Biblioteka jest jak najbardziej świetnym miejscem do uzyskiwania podręczników, ale tych podręczników jest oczywiście ograniczona ilość, nie dla wszystkich starczy. Natomiast można też się tymi podręcznikami czasem dzielić, bo to nie zawsze jest tak, że ten podręcznik będzie nam potrzebny na każde zajęcia. Jeśli chodzi o to, czy kupować najnowsze wydania podręczników, i tak, i nie. Są takie podręczniki, które są po prostu cały czas przedrukowywane, dodrukowywane i tam są dokładnie te same informacje. Zmienia się, przypuśćmy, okładka, ale nie zmienia się w ogóle zawartość tego podręcznika i wtedy, czy będziecie mieć ten podręcznik z 78 czy z 92, nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Także warto odkupić w ogóle podręcznik wtedy od starszych roczników, bo zupełnie nie jest Wam ten nowy podręcznik potrzebny. Jeśli chodzi o tą drugą grupę podręczników, które się zmieniają, bo jest na przykład jakaś dziedzina nauki, która się bardzo dynamicznie rozwija, zmienia, no to tutaj już bym się zastanowiła i tłumaczyłam Wam to na Instagramie na przykładzie podręcznika do immunologii. To jest Gołąb Jakubisiak i to jest nowe wydanie. I to też jest nowe wydanie. Zaraz zobaczymy, które jest z którego. To znaczy nie, to jest na pewno z 2018 roku. A to jest, już to mówię, z 2015 roku. I między tymi wydaniami są tylko 3 lata różnicy, a różnica w środku jest dla mnie na przykład bardzo duża. Mi się to wydanie dużo bardziej podoba, jest kolorowe. Teraz Wam pokażę jakąś fajną kolorową stronę. Chciałam znaleźć jakąś taką najbardziej kolorową. O, tu mamy dużo kolorów. Mi jest na przykład łatwiej zapamiętywać, jak ja mam dużo kolorów. Natomiast w tym starym podręczniku były tylko 2 kolory, a w zasadzie nie wiem, czy to można powiedzieć, no był czarny, szary i taki czerwonawy. To jest raz. 2, że część informacji się po prostu zmieniła, zostały uaktualnione. Kolejna sprawa, w tym wydaniu jest dużo więcej takich tabelek, schematów, co jest przystępniejsze w odbiorze zdecydowanie. Także w przypadku tego podręcznika, jeżeli macie możliwość czy to wypożyczyć, czy kupić, to akurat warto zdecydować się na nowe wydanie, a nie na to stare, mimo tylko tych 3 lat różnicy. Także to jest kolejna rzecz. No i właśnie, podręczniki warto często odkupić od starszych roczników, czasem odkupić je ksero, no ja wiem, że to nie jest najlepsza i najlegalniejsza opcja, ale no jest to opcja bardzo tania. Nie wszystkich stać, żeby kupować wszystkie podręczniki. Podręczniki medyczne są bardzo drogie, kosztują zwykle od 100 zł w górę, potrafią kosztować 400-500 zł za jeden podręcznik. Także no zdecydowanie warto
te, których będziemy używać rzadko, które nam się później na dalszych latach studiów w ogóle nie przydadzą, no to warto wypożyczyć albo odkupić od kogoś używane, jeżeli jest taka możliwość. No a te, które wiemy, że nam się przydadzą, na przykład atlas do anatomii, podręcznik do anatomii, wydaje mi się, że jeden warto sobie zostawić. Ja sobie zostawiłam i już z niego korzystałam. Jak najbardziej. Też Wam ostatnio mówiłam, że zostawię sobie jedną książkę do immunologii. No i są właśnie takie książki, które warto mieć, z których będziemy nadal korzystać. Także to chyba tyle. Nie wiem, czy powiedziałam wszystko, co chciałam, bo mówię tak dość chaotycznie, ale jeżeli macie pytania, to zostawiajcie je na dole w komentarzach. Jeżeli ten film Wam się podobał, nie zapomnijcie o kciukach w górę, o subskrypcji i do zobaczenia. Cześć!